Józef Knapik, wójt Pleśnej z nami. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie wójcie, obiecałam, że to pytanie zadam, że ono padnie zaraz na początku naszej rozmowy. Wiosnę widać w Pleśnej? Robi się pięknie, słoneczko pięknie świeci. Ale czy to już wiosna? Chyba jeszcze nie. Z tego, co synoptycy zapowiadają, to chyba jeszcze nie, ale też chcemy wykorzystać ten czas troszeczkę, żeby też posprzątać. Mamy dużo materiału po zimie, niestety na drogach, ale piękny czas, naprawdę piękny. To, co się działo w niedzielę na wieży widokowej w Dąbrówce, to przerosło moje oczekiwania, dlatego że tłumy ludzi... Proszę mi pozwolić zapytać, bo mam dokładnie to pytanie przygotowane. Tłumy ludzi były, to wiem, w Dąbrówce Szczepanowskiej, ale co o tej porze roku widać z tej wieży? Piękne widoki, bardzo szerokie, Tarnów, perspektywę dalszą Tarnowa, również przy dobrej pogodzie. Ja nie wiem, ja nie byłem na tej wieży w niedzielę, tylko obserwowałem na podglądzie, na monitoringu, ale kiedyś byłem, sam osobiście widziałem Tatry. Kolega zrobił zdjęcie ze zbliżenia i naprawdę świetny efekt. Myślę, że ludzie się przekonali teraz do tej wieży, dlatego że były różne głosy, a po co wam ta wieża? No, przede wszystkim powstawała nie bez problemów. Tak, tak, to prawda, ale właśnie głównym takim zarzutem było, po co wam to wieża, przerzućcie to lepiej na drogi, wodociągi. No, ja tłumaczyłem to na zebraniach, tego się nie da zrobić. Wieża jest piękna, próbujemy teraz zagospodarować teren, budujemy jeszcze parking, żeby umożliwić tam turystom takie większe korzystanie z tego. Zapraszam wszystkich. Produkt, który powstał w ramach źródlanego szlaku. No ale ustalmy jeszcze, panie wójcie, będzie mróz? Ściśnie jeszcze mróz? Będzie zima? Nie wiem, nie jestem synoptykiem, ale co mówią pleśnieńscy górale? Ja bym chciał, żeby nie było tego mrozu, dlatego że już finanse, które mamy przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg, są naprawdę na wykończenie. Czyli już dość. Tak. Panie wójcie, ile dokładnie, a propos finansów, będzie kosztować rewitalizacja dawnego relaksu w Pleśnej? No i kiedy początek prac? Tego nie wiem, ile będzie kosztować. Przygotowujemy się właśnie do przetargu. Próbujemy to zrobić w sposób taki dobry, żeby podzielić płatności, ponieważ termin realizacji jest dosyć długi. Chcemy, żeby wykonawca miał możliwość wzięcia pieniędzy po części realizacji robót. Jesteśmy już po przetargu na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Świebodzinie i mamy tu takie miłe doświadczenie, że było o dziwo 13 ofert i koszty spadły poniżej kosztorysu inwestorskiego. Teraz ogłaszamy również kolejne przetargi takie na zagospodarowanie przestrzeni Jakaś publicznej. Jakaś zmiana w budowlance? Myślę, że nie. To zależy też od rodzaju robót. Rozmawiałem ostatnio, wiem, że kruszywa bardzo podrożały. Jeżeli będą budowy dróg, podbudowy z tych kruszów, to pewnie te koszty będą dosyć wysokie. Zobaczymy. W najbliższych dniach ogłaszamy postępowanie przetargowe. Będziemy zaczynali tą inwestycję. Zakończenie planowane jest na 2021 rok na maj. I wtedy plażownia? Pleśnej? Mam nadzieję, że to wszystko, co jest zawarte w tym projekcie, powstanie. To nie tylko plażownia oczywiście, to jest namiastka tego ośrodka, co był kiedyś, już to powtarzam od lat, bo to się nie wróci, ani rowerki, ani kajaki, ani ten sposób wypoczynku, ale ludzie z sentymentem wspominają to miejsce i właściwie wszyscy, nawet mój kontrkandydat w wyborach niedawnych chciał ten teren zagospodarować i myślę, że to jest duże oczekiwanie ludzi i do tego dojdzie. Kolejne bardzo ważne pytanie, panie wójcie. Czy będzie wspólna grupa zakupowa? Mówię o takim postulacie, takim wniosku, jaki padł podczas spotkania u prezydenta Tarnowa w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi. Jaki wniosek? Spotkaliśmy się w ubiegły piątek gminami aglomeracji tarnowskiej na zaproszenie pana prezydenta i faktycznie tematem głównym tego spotkania to był problem gospodarki odpadami. To jest problem bardzo duży, który dotyka wszystkie gminy. Ja rok temu zetknąłem się... Czyli drogie śmieci. Tak, tak. To generalnie tak można by podsumować ten temat. Ja rok temu zetknąłem się z tym tematem dosyć boleśnie, dlatego że jako jeden z pierwszych okolicznych włodarzy musiałem tą cenę bardzo drastycznie podnieść. Okazuje się, że ta cena, tak jak wówczas mówiłem, jest jedną z niższych cen w tej chwili w regionie, a przetarg mam do końca 2020.
2020 roku. Ale problem widzą też inne samorządy. No i jest pytanie, co ustalono? Na razie umówiliśmy się, że będziemy podejmować działania w celu właśnie ewentualnego stworzenia grupy zakupowej. My pomiędzy innymi samorządami takie grupy mamy na przykład przy zakupie energii, przy zakupie gazu i to bardzo dobrze funkcjonuje. Nie wiem, czy to się uda, ale musimy coś w tym temacie próbować, dlatego że temat jest bardzo ciężki. Wszystkie, można powiedzieć, środowiska mówią o tym, że te śmieci będą coraz droższe i chcemy to w jakiś sposób zahamować. Nie mówię już, że marzyłoby się, żeby te śmieci były jednak tańsze niż są obecnie. Czytam sobie o nowym produkcie regionalnym, panie wójcie. Nazywa się Kropla Pogórza. Bardzo ładnie wygląda. No i jest pytanie, gdzie można zdobyć, kupić ten produkt, tę wodę. Bardzo byłem zaskoczony tym produktem, ale bardzo pozytywnie. Ja też pierwszy raz zetknąłem się z nim na konferencji dotyczącej właśnie podsumowania projektów Źródlanego Szlaku. Bardzo mi się spodobał, już nawet do tego stopnia, że chcę zamówić taką wodę do urzędu, bo ona jest wizytówką tego, co my robimy. Ale żeby nie była tylko dla urzędników. Nie, oczywiście. No mieszkańcy też chcą. To takie założenie to byłoby błędne. Zastanawiamy się, jak ten produkt teraz zareklamować, co zrobić. Ja sobie wyobrażam, że będzie to związane z wszystkimi naszymi miejscami, które powstały w ramach tego Źródlanego Szlaku, bo ten produkt jest do tego tak jakby dedykowany. Mamy wieże widokowe, mamy zagospodarowanie terenu w Łowczówku przy cmentarzu Legionistów, mamy stanicę rowerową. Musimy teraz pomyśleć, żeby przynajmniej na weekendy może pojawiło się coś tam z pamiątkami, z lodami, z gastronomią. Ja też z tymi pytaniami się spotykam w mediach społecznościowych i no myślę, że ten kierunek jest oczekiwany i będziemy nad tym pracować. Zakończyły się zebrania wiejskie. Co z nich wynika? Wszystkie 11 miejscowości faktycznie zakończyły się zebrania wiejskie, kilka niedziel, teraz ostatnich lutowych, bardzo konkretne rozmowy z ludźmi, czasem oczekiwania bardzo konkretne dotyczące takich spraw jak drogi, wodociągi, kanalizacja. Ja też tłumaczę to, co powiedziałem, że niektóre środki są dedykowane na inne zadania i nie da się tego przełożyć. Jeżeli dostanę na wzrost atrakcyjności turystycznej, to... To pan nie przełoży na drogę? To nie mogę przełożyć na drogę czy na wodociąg. I wydaje się, że ludzie to rozumieją, aczkolwiek obiecuję ludziom, że wszelkie możliwe wnioski, wszelkie możliwe źródła finansowania będziemy starać się śledzić i pozyskiwać pieniądze. A takie największe oczekiwanie, panie wójcie? Jednak to są te związane właśnie z wodociągowaniem i z drogami teraz, dlatego że poprzedni rok nas bardzo doświadczył. To są Janowice, to jest Lubinka, to jest Dąbrówka Szczepanowska, to jest Lichwin, Świebodzin, bardzo mocno wybrzmiała budowa, rozbudowa szkoły podstawowej i budowa hali gimnastycznej. Też w mojej ocenie bardzo potrzebna. Z tym, że ja też tłumaczę ludziom na początku, że wiem o tych potrzebach, znam te potrzeby i stopniowo będę się starał je realizować. Ja nie potrafię powiedzieć ludziom, że już coś zrealizujemy, mając świadomość, że nie będzie tego ani za miesiąc, ani za pół roku, ani za rok, bo nie ma dofinansowania, nie ma pieniędzy w budżecie. Staram się uczciwie podchodzić do tematu. Myślę, że mieszkańcy to też rozumieją. No i jeszcze jedno pytanie. Gdzie wybory sołtysów i członków rad sołeckich w Pleśnej? Od kilku już kadencji wybory sołtysów odbywają się w sposób bezpośredni, czyli tak jak wójtów, burmistrzów, prezydentów. Po prostu można głosować. Radnych, można głosować. Lokale wyborcze są podane, to są przeważnie szkoły w danej miejscowości, przeważnie to są te lokale, w których wybieraliśmy właśnie wójta i radnych. Bardzo gorąco też zachęcam mieszkańców i mówiłem to na każdym zebraniu. Bardzo przepraszam.
Dlatego, że no jest takie czasem podejście, że łatwiej nam jest skrytykować, niż coś samemu zrobić. Dlatego tu jest doskonała okazja, żeby ktoś z mieszkańców, kto ma inicjatywę i chciałby działać społecznie, się wykazał. Zachęcam do zgłaszania Kiedy? Się. Do to 15 wszystko? Marca jest zgłoszenie kandydatów na radnych i na sołtysa. 24 marca od godziny 8 do 18.30 głosowanie. Józef Knapik, wójt Pleśnej, z nami we wtorkowy poranek. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani, dziękuję państwu.